Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani poseł, po orzeczeniu TSUE premier skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z naszą konstytucją. Zasadny, potrzebny ruch, rozwieje wątpliwości? Czy panie redaktorze, no to jest pytanie z rzędu pytań retorycznych. No, nie wymaga odpowiedzi. Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Mamy jakąś panią Przyłębską, mamy sędziów, dublerów. No więc jeśli premier Polski chce o praworządność i o tę rozróżnienie i jednocześnie spójność prawa międzynarodowego, unijnego z polskim, pytać twór, który jest zupełnie poza prawem, no to myślę, że jesteśmy już w miejscu, w którym naprawdę jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Ale pani poseł, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego? Zdaniem Platformy Obywatelskiej, zdaniem pani poseł, nie ma dzisiaj w Polsce Trybunału Konstytucyjnego? Trybunału Konstytucyjnego wybranego zgodnie z Konstytucją nie mamy. No przecież pan to wie. No przecież pan prezydent w nocy gdzieś czmychnęło do niego kilku dublerów. On no akurat tego w Konstytucji nie ma. Czy w nocy, czy w dzień, to akurat już jest mniej istotne. Fakt, że... No nie, panie redaktorze, ale pan wie doskonale, o co mi chodzi. No prezydent Duda złamał Konstytucję. Złamał Konstytucję w pierwszym roku swojego funkcjonowania w roli prezydenta, bo nie zaprzysiągł sędziów wybranych zgodnie z prawem, zgodnie z Konstytucją. No ale nie zaprzysiągł. Pani poseł, no ale no taki mamy Trybunał, a jaki chciała mieć Trybunał Platforma Obywatelska, jak w 2015 roku panie sama wybierała trzech sędziów. Pan nie będzie takim symetrystą. No, nie jestem symetrystą, tylko symetrystą czy nie symetrystą, tylko jeżeli tu jest mowa o trzech sędziach, zdaniem pani poseł, bezprawnie wybranych, tak zwanych dublerach, no a wy chcieliście zrobić, no nie wiem, czy to samo można powiedzieć, ale też trzech sędziów wybrać bezprawnie, też w tej kadencji Sejmu, w której nie powinni być wybrani. Dwóch dzisiaj... sędziów, ale panie, okay, panie tak. Redaktorze, znaczy jak pan pozwoli, to ja jednym Jasne. Zdaniem to wyjaśnię różnicę. Wszystkie większości sejmowe, odkąd Polska jest demokratyczna, przyjmowały ustawy, które były niezgodne z Konstytucją. Tak Platforma zrobiła też ten błąd i powołaliśmy tych dwóch sędziów, mimo że nie mieliśmy jeszcze do tego prawa. Trybunał Konstytucyjny, wybrany normalnie, zgodnie z Konstytucją. To prawda, orzekł, że to było niekonstytucyjne. Że to było działanie niekonstytucyjne. Co wtedy robi rząd? No musi się cofnąć i po prostu to naprawić. A PiS co zrobił? Poszli na rympał i zrobili jeszcze gorzej niż było. No, nie porównujmy tych dwóch sytuacji. Każdy kiedyś łamał Konstytucję, bo jakby to Trybunał orzeka, czy ona jest złamana, czy nie. To nie Sejm jest od tego. Pani I trzeba było się po prostu cofnąć. Koniec, wybrać dwóch kolejnych, a nie zrujnować cały Trybunał Konstytucyjny. Pani poseł, to teraz inną sprawą się zajmijmy. W ostatnią sobotę pani razem z między innymi Borysem Budką, szefem Platformy, przedstawialiście program gospodarczy, recepta na kryzys, tak to się nazywało. Jaki jest koszt dla budżetu tych propozycji Platformy? Przypomnę kilka najważniejszych. VAT do 5% dla wybranych branż, tych, które ucierpiały najmocniej w kryzysie. Kwota wolna od podatku podniesiona do 10 tysięcy złotych. Wszyscy, którym rząd administracyjnie zablokował możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, dostaną odszkodowania. Ile to wszystko miałoby pani poseł kosztować? Ja wolę nazwę szczepionka antykryzysowa, bo to, co najważniejsze, to to, że firmy muszą zacząć pracować, zatrudniać znowu pracowników, płacić im wynagrodzenie, płacić podatki, składki i regulować między sobą przepływy finansowe, żeby nie było zatorów płatniczych, bo jeśli firmy upadną, to podnoszenie się z tego upadku będzie dużo droższe niż to, co my proponujemy. Ale na szybko proszę też pamiętać, że do wyliczeń bardzo dokładnych potrzebny jest cały aparat państwa, a przede wszystkim wiedza o tym, jaki jest naprawdę stan finansów publicznych, ponieważ PiS to ukrywa. No ale to jakiś rząd wielkości, pani poseł, no bo jeżeli chodzi o odszkodowania na przykład dla przedsiębiorców, no to mogą być odszkodowania. Jeśli chodzi o VAT, jeśli chodzi o 5-procentową obniżkę VAT-u dla gastronomii, mówimy na pierwszy rok po otwarciu.
Dla gastronomii to jest około 1 mld zł. W sumie dla tych branż zamkniętych decyzją administracyjną około 2,5 miliarda złotych. Kwota wolna? Jeśli chodzi o odszkodowania, panie redaktorze, w państwie prawa, jak rząd zamyka firmę, to musi pokryć jej straty. No inaczej to jest po prostu jakieś państwo bezprawia. Ile to będzie kosztowało? Jeśli odejmiemy od tego pomoc, którą rząd już udzielił w ramach tarcz poszczególnych od marca, to będzie to tylko wyrównanie, jakby sprawiedliwy podział pomocy wśród wszystkich, którzy ucierpieli. Więc to na pewno będzie dużo, dużo mniej, być może połowa mniej tego, czym rząd chwali się, że wydał. Właśnie to jeszcze rząd więcej mówi niż połowa. O 150 miliardach, to rozumiem, że tutaj koło tak 70 kilku miliardów. Jeszcze ze 30% mniej. Dlaczego? Bo w tym drugim kwartale PKB spadło około 8%. Jeśli porównamy do tego spadki trzeciego i czwartego kwartału, to jest mniej więcej o połowę mniej. Więc ta kwota, a jak jeszcze odliczymy to, co przedsiębiorcy już dostali, to będzie jeszcze mniej, panie redaktorze. Więc, i kwota wolna, już ten ostatni komponent? 28 miliardów. Dlaczego ona jest ważna? Już panu tłumaczę. Ona jest bardzo ważna dlatego, że to, co dzisiaj mamy w systemie podatkowym, co wprowadził PiS, jest takie. Jedni kwotę wolną mają, inni jej nie mają w ogóle. Jedni mają większą, inni mniejszą, inni jeszcze mniejszą. To jest taki bałagan w systemie podatkowym, że on może tylko zniechęcać do pracy i zachęcać do pracy w szarej strefie. No więc Prawo i Sprawiedliwość też kwotę wolną obiecywało wyższą faktycznie, ale pani poseł, no to w jednym roku budżetowym plus ja nie mówię, no od 50 ja nie do 100 miliardów złotych? Znaczy, panie redaktorze, powtórzę. Jeśli chodzi o VAT, to jest pierwszy rok po otwarciu zamrożonych branż. Jeśli chodzi o odszkodowania, to trzeba je wypłacić jak najszybciej. Natomiast kwota wolna to jest normalna kadencja Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej z naszymi pewnie innymi koalicjantami i wtedy na pewno to zrobimy. W sensie natomiast, nie od razu, tak? Tylko... Znaczy nie to, że nie od razu. No panie redaktorze, wybory są w 2023 roku, ale jak pan pyta skąd pieniądze, to ja już panu powiem. Na stole leży 100 miliardów złotych. Na razie mówię tylko o tym grancie z Funduszu Odbudowy, który jest a. bezzwrotny dla Polski, b. nie ma współfinansowania. Czyli 100 miliardów złotych leży na stole. Ale to nie w ciągu roku, pani poseł, do wydania, tak? Tylko w ciągu 3 lat. To jednak tak? 100 miliardów w ciągu 3 lat. Panie redaktorze, wie pan, co się dzieje wtedy? Uwalniane są pieniądze budżetowe, które można przeznaczyć na inne rzeczy, bo nie trzeba przeznaczać swoich no, ale pieniędzy to i te pieniądze za rządów Prawa i Sprawiedliwości będą wydane. Pani poseł, a jeżeli przy Funduszu Odbudowy jest też te platforma... Pieniądze jeszcze nie wiadomo, czy będą, panie redaktorze, bo pan wie, że mamy taki rząd, który tych pieniędzy po prostu nie chce. Mamy rząd niepatriotyczny, no, Solidarna Polska tych pieniędzy nie chce, ale czy Platforma Obywatelska, czy może pani poseł z pewnością stuprocentową powiedzieć, zagłosuje za ratyfikacją Funduszu Odbudowy? Wydaje mi się, że nikt, kto jest patriotą, kto w ogóle ma odrobinę oleju w głowie i przyzwoitości, nie może zagłosować przeciwko kołu ratunkowemu, które Unia Europejska rzuca państwom członkowskim. Czyli tak jednym zdaniem, pani poseł, Platforma na 100% poprze ratyfikację Funduszu Odbudowy. Nie, na 100%, panie redaktorze, to będziemy rozmawiać, jak PiS czyli, spełni czyli kilka na 80 warunków. Jesteście patriotami, tak, w takim razie? Nie, no panie redaktorze. Ale to pani poseł powiedziała. Ja nie jestem ani szefem klubu, ani liderem Platformy Obywatelskiej. Ja mówię panu, jakie jest moje zdanie. Natomiast jeśli myśli pan, że PiS będzie mógł niszczyć Polskę i proponować Krajowy Plan Odbudowy, który jest bełkotem urzędniczym i oprócz słusznie pewnie postawionych celów, choć mało ambitnych, nie ma w nim nic, no to my takiej polityki jakby kredytować swoim głosem za nie będziemy. I mówiła to natomiast Izabela Leszczyna, pani poseł, ale już musimy naprawdę kończyć. Będzie jeszcze nie jedna okazja do rozmowy. Krajowy Plan Odbudowy? Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zdrowia życzę. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne Sedno Sprawy zapraszam jutro. Do usłyszenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.